Projekt przyjęcia przez PGM spółki Sanikom zatwierdzony został przez zarząd miasta 11 sierpnia. Teraz odpowiedni projekt uchwały trafi na zaplanowane za tydzień obrady Rady Miasta. Według propozycji PGM ma przejąć obowiązki sanikomu dotyczące m.in. utrzymania porządku ulic i chodników oraz placów zabaw, oświetlenia ulicznego, słupów ogłoszeniowych i przystanków. Sanikom w swoim zakresie ma również opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i i roztopowych. Spółka PGM jest w lepszej kondycji finansowej. Sanikom wynajmuje pomieszczenia biurowe, nie posiada własnego budynku. Jak czytamy w uzasadnieniu, połączenie spółek ma być korzystne finansowo, pozwoli między innymi zaoszczędzić na kosztach administracyjnych i być bardziej konkurencyjnym na rynku podmiotem gospodarczym.